Dzień dobry moi drodzy, wypadałoby zapytać, co tam u Was słychać, aż tak mi się ciśnie zawsze na język, jak włączam aparat, bo cały czas traktuję nagrywanie tych filmów jako rozmowę z Wami. Coraz bardziej na Instagramie te rozmowy mi wychodzą, także jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to serdecznie Was zapraszam, bo pojawiła się tam nawet ostatnio fajna ankieta, w której bardzo wiele osób wzięło udział. Także jeżeli macie ochotę być bardziej na bieżąco ze mną, albo bardziej na zasadzie takiego dialogu, no to myślę, że jest to możliwe na Instagramie mocniej niż tutaj na YouTubie, bo tutaj jednak ten film będzie wyedytowany, będzie trochę później, nie będzie w czasie jeden do jednego rzeczywistym, a pytania na Instagramie zazwyczaj, wiecie, dziś pytanie, dziś odpowiedź, chyba że ankieta wymaga, nie wiem, konsultacji na przykład z kimś. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z trójką tygodnia, której dawno nie było i już zaczęły się pytania właśnie, kiedy taki odcinek się pojawi, wtedy ja Wam zawsze odpowiadam, no pojawi się wtedy, kiedy zbiorą się trzy rzeczy, które będę chciała Wam pokazać. I tak właśnie przechodzimy już do pierwszej z nich. Są to płatki peelingujące marki Neogen, koreańskie. Tutaj mamy w opakowaniu 8 takich płatków. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która od razu rzuca mi się w oczy, jest sterylność tego opakowania. Płatki są niezwykle higieniczne, dlatego że każdy z nich jest pakowany w osobną paczuszkę, tak jak maseczki w płachcie. W związku z tym mamy pewność, że jeżeli jest to produkt, który złuszcza naszą skórę, który rzeczywiście jest potrzebny do takiego dosyć inwazyjnego zabiegu, mimo wszystko w warunkach domowych, jakim jest złuszczanie naskórka, tutaj mamy pewność, że właśnie to dostajemy. Ja bardzo lubię peelingi i enzymatyczne, i czasami takie z drobinkami typu mikrodermabrazja. I mam peeling enzymatyczny z Lulalow, który wymaga rozmieszania z wodą, no ale właśnie one wszystkie czegoś wymagają. Albo na przykład brudzą nam włosy, gdzieś te drobinki osadzają się przy włosach, czy peeling enzymatyczny, tak jak maska, no nie nadaje się na przykład do zrobienia, wiecie, tak w dniu, w którym na przykład nie chcemy umyć głowy, albo chciałobyśmy rano sobie odświeżyć tą twarz. I zazwyczaj te peelingi czy maseczki kremowe są takie dosyć mocno problematyczne. A to, przez to, że jest bardzo sterylne, każdy taki płatek jest właśnie zapakowany osobno. Otworzę jeden, pokażę Wam, że sobie go wieczorem zużyję. Czyli otwieramy, słuchajcie, wyciągamy ten płatek. On wygląda jak taki duży płatek do demakijażu. Ma dwie jakby warstwy. Nie wiem, czy to kamera odda, bo jest dosyć widno. Tutaj ta żółta to jest warstwa peelingująca, nasączona właśnie witaminą C, wyciągiem, zaraz zobaczymy, co tutaj jest, chyba że tutaj nie ma. Rewitalizująca cytryna, aromatyczna trawa cytrynowa, działają skutecznie jako naturalne środki peelingujące, kwasy AHA, które głęboko oczyszczają i złuszczają skórę. Wyciągi z soi i papai przynoszą silne właściwości nawilżające. Także tutaj właśnie tymi produktami, tymi związkami nasączona jest ta żółta warstwa, którą wykonujemy sobie masaż, a druga strona jest biała, delikatnie ma taki gradient jak plaster miodu. Wsuwamy sobie tutaj palce, mnie się akurat mieszczą te trzy i wykonujemy masaż. Najlepiej od środka do zewnątrz twarzy, omiatamy sobie twarz, myjemy tak jak wacikiem z płynem micelarnym. Bardzo przyjemnie cytrynowo pachnie, bardzo, bardzo to jest miły, taki odświeżający rzeczywiście zapach cytrynowy. Bardzo szybko, bez żadnego podszczypywania, bez żadnego, wiecie, pieczenia czy dyskomfortu, ta skóra zostaje oczyszczona z martwego naskórka, z jakichś zanieczyszczeń, które są oczywiście powierzchniowe na naszej skórze. To nie jest głębokie oczyszczanie skóry, to jest oczyszczanie powierzchowne, to jest oczyszczanie takie szybkie, przywracające skórze blask, świeżość, jasność, taką świetlistość, no i przy okazji odżywienie tej skóry. I najpierw używamy właśnie tej żółtej strony, później ją przekręcamy na tą stronę białą i delikatnie usuwamy no to, co nam się z tej skóry złuszczyło, te wszystkie zanieczyszczenia, i to ładnie wchłania nam się w ten biały płatek, który jest w taki sposób mokry, ale widzicie, nieociekający, tu mi nic po rękach nie cieknie, ale w taki na tyle dobry ten sposób, że rzeczywiście czujemy, że cały czas coś na tej twarzy jest. Ja uwielbiam ten zapach, bo to jest taki zapach lemoniady cytrynowej. Następnie płatek oczywiście jest do wyrzucenia, także no tutaj mamy śmieci w postaci właśnie tego i tego płatka, to jest do wyrzucenia i dziękujemy za taki zabieg. Możemy go powtórzyć 2 razy w tygodniu albo w razie potrzeby czy chęci. Ja na przykład mam takie tygodnie, że używam tego 2 razy, a mam takie, że używam tego raz albo zapominam w ogóle. Ale właśnie ostatnio miałam ochotę zrobić sobie takie odświeżenie rano i właśnie nie myłam tego dnia włosów i to mi się doskonale sprawdziło, także bardzo chciałam Wam właśnie takie płatki z Neogen polecić. Ja akurat mam te płatki Lemon, to są płatki, które dostałam do testowania od drogerii La Rose i tam wiem, że na pewno są dostępne, ale są też inne. Są na pewno z czerwonym winem, jeszcze są chyba takie zielone z zieloną herbatą, o ile się nie mylę, ale tamtych nie testowałam. Natomiast te rzeczywiście bardzo mi przypasowały i wydaje mi się, że też 8 sztuk jest taką bardzo dobrą ilością do przetestowania, czy to będzie nam się sprawdzało, bo jeżeli zastosujecie to 2 razy w tygodniu, to macie tutaj zestaw na miesiąc, a jeżeli, nie wiem, raz w tygodniu albo co jakiś czas, to macie taki fajny zestaw właśnie 8 płatków
które w razie potrzeby możecie sobie wykorzystać. Także ja swój płatek teraz chowam z powrotem do opakowania. Zaraz sobie to jeszcze włożę do woreczka, żeby mi właśnie nie wyschło i może sobie po prostu wieczorem albo jutro zrobię. Włożę sobie jeszcze teraz to do lodówki. Nie sądzę, żeby to podeschło, bo dosyć głęboko jest włożone, także jak zamknę to w folii, to będzie ok. Także ten produkt złuszczający rozpoczyna nam dzisiejszą trójkę tygodnia. Druga rzecz, która już bardzo mi tutaj pachnie, to wiecie, że ja zawsze w tej trójce tygodnia staram się zbierać, nie wytarłam jeszcze rąk po tych płatkach, staram się zbierać produkty z różnych kategorii, ale wiecie co, tak spojrzałam na te płatki, czy ja Wam powiedziałam, że po użyciu tej białej strony trzeba umyć buzię chłodną wodą i to jest niezwykle przyjemne, bo przynosi takie delikatne ukojenie, bo rzeczywiście jak przestajemy tym płatkiem przesuwać po skórze, to pojawia się takie delikatne właśnie odczucie mrowienia, jak po takim bardzo niskim stężeniu kwasów i wtedy po prostu idziemy do łazienki i letnią wodą zmywamy to, co mamy na twarzy, no i nakładamy sobie pielęgnację, nie wiem, serum, krem, czy na przykład jakąś pielęgnacyjną maseczkę, ale okej, bo nie wiem właśnie, czy powiedziałam, że zmywamy te płatki. Więc przechodzę teraz do tego, co mi tu bardzo pachnie. Tak jak Wam powiedziałam, ja lubię Wam pokazywać produkty z różnych kategorii, nie tylko z kosmetycznych. I tym razem pokażę Wam napój. I nie będzie to kaweczka, bo ostatnio Wam pokazywałam chyba coś kawowego. Będzie to napój Laudatio i to jest chai latte waniliowo-cynamonowy. Słuchajcie, ja to kupiłam ostatnio w Rossmanie, bo kupowaliśmy z Arturem kawę, bo nie wiem, czy wiecie, że w Rossmanie pojawiły się kawy z Kosty, ze Starbucksa i Artur sobie tam brał kapsułki. I ja spojrzałam, że tam właśnie na tych kawach stało coś, co bardzo ładnie wygląda. Wiecie, że moje takie guilty pleasure to jest kawa 2 w 1, którą lubię sobie czasami wypić. Więc jak tak spojrzałam na to, to w pierwszej chwili pomyślałam właśnie, że to jest jakaś kawka, ale tutaj wyczytałam, że jest to napój herbaciany, aromatyzowany o smaku waniliowo-cynamonowym typu chai latte. Chai latte to jest tradycyjny indyjski napój herbaciany, zawiera ekstrakt z czarnej herbaty ze smacznym aromatem waniliowo-cynamonowym, serwowany nie tylko na gorąco, ale także schłodzony. W ciepłe dni stanowi idealne orzeźwienie. I teraz tak, ja już sobie taką tutaj herbatkę, kawkę zrobiłam. Przepięknie to pachnie, słuchajcie, to jest napój idealny na jesień. Jedynym minusem, jak dla mnie, jest to, że to jest słodkie. I dla mnie jest to troszeczkę za słodkie, ale może dlatego, że ja po prostu nie słodzę ani kawy, ani herbaty już od wielu, wielu lat. Po prostu to nie jest żadna, nie wiem, jakaś dieta. Ja po prostu nie lubię słodkich napojów typu kawa czy herbata. Chyba, że na przykład jakaś tam herbata malinowa, czasami posłodzona miodem czy jakieś tam, to tak, ale ogólnie z cukrem nie bije napojów. Więc to jest dla mnie odrobinę za słodkie. Natomiast ten zapach właśnie cynamonowy, waniliowy. Wiecie, chai latte w ogóle ma taki bardzo specyficzny zapach. Dla mnie to pachnie jesienią. To jest, uważam, idealne rozwiązanie na takie popołudniowe, jesienne kaweczki. Jak nie chcecie za dużo tej kawy w siebie wlewać, ale lubicie jakieś takie napoje, to Wam naprawdę polecam sobie to spróbować. To kosztuje 7,90 w Rossmanie. Tutaj jest 10 takich saszetek. To już jest moje drugie opakowanie, dlatego mówię, nie no, muszę Wam to pokazać w trójce tygodnia, bo właśnie skoro ponowiłam ten zakup, no to muszę Wam pokazać. I właśnie z poprzedniego zostało mi tam chyba ze 2 czy ze 3 i dołożyłam do tego opakowania. No i mam jeszcze zapach. U mnie w domu smakuje to i Arturowi, jak ktoś przychodzi i zrobiłam to ostatnio, to też mówiono mi, że jest to smaczne. Także polecam Wam, dziewczyny, jeżeli lubicie właśnie takie napoje na późne popołudniowe, jakieś takie, wiecie, ciepłe napoje w klimacie jesienno-zimowym. Jakoś tak płynnie przeszłam do klimatu jesienno-zimowego i chciałam Wam pokazać coś, co bardzo się w tą konwencję wpisuje, mimo że mamy dzisiaj przepiękną pogodę, to jest przecudna dzisiaj złota jesień, chyba za 25 stopni będzie, także naprawdę jesień żegna się z nami, no, obłędnie ciepłą, piękną pogodą, taką naprawdę, no, wymarzoną na spacery, ale ja Wam pokażę książkę, książka pod tytułem Zimowa magia, jest to książka, którą zamówiłam na stronie taniej książki, jak zamawiałam dzieciakom książki do szkoły, podręczniki. I ta książka, tak wiecie, przeglądałam, co tam jeszcze mogę sobie dorzucić do przesyłki i zobaczyłam właśnie książkę pod tytułem Zimowa magia. To jest książka wydawnictwa Wilga, pełne uroku opowiadania, dzięki którym odkryjesz magię zimy pod redakcją Abby Elphiston. Słuchajcie, to jest książka, która ma nas wprowadzić w klimat nie tyle świąteczny, ile właśnie zimowy. Tutaj nie ma mowy o przepięknym wydaniu, cudownych ilustracjach, bo to jest zwykła książka z takim, wiecie, surowym drukiem, wręcz z taką grafiką, bym powiedziała, chłodną. Natomiast przeczytałam sobie wstęp, czytałam też recenzję o tej książce i ogólnie ją tak przekartkowałam i stwierdziłam, że ona w tej trójce musi się pojawić, bo bardzo, bardzo do mnie przemówiła. Przeczytam Wam tylko może to, co jest napisane z tyłu, to wtedy sobie zadecydujecie, czy również jest to pozycja dla Was, ale ja wiem, że jest tu wiele z Was, które jesień i zimę uwielbiają, więc myślę, że znajdą
znajdą się chętne na tą pozycję. Pozwól się oczarować zimowym opowiadaniom autorstwa 11 popularnych twórców literatury dziecięcej, między innymi Abby Elphiston, Amy Carroll i Lauren S.T. John. Skrzące się od szronu drzewa i zmrożone szyby, królowa śniegu i lodowy smok, gorąca czekolada i pierniki, magia, przyjaźń i przygody w ośnieżonym świecie. Wszystko to tworzy niezapomnianą całość, która pozwoli czytelnikom w każdym wieku odkryć magię zimy. Więc ja myślę, że to jest książka ogólnie dla całej rodziny i dla dzieci młodszych, starszych, dla dorosłych. Myślę, że bardzo przyjemnie będzie ją właśnie czytać sobie przed snem, czy jeżeli w ogóle chcecie, nie wiem, nie macie dzieci, ale macie ochotę wprowadzić w taki zimowy klimat, bo lubicie, to myślę, że ta pozycja będzie bardzo fajna. Ja będę ją czytała Alicji, będę ją czytała na głos, więc może jeszcze ktoś się do nas przyłączy. Ładnie wygląda, podoba mi się też ta okładka, bo nie jest taka prześna. Coś mnie przyciąga do tej książki, no oczywiście może to, że ja również uwielbiam ten okres właśnie jesienno-zimowy, ale myślę, że właśnie takie, też właśnie to jest o tyle, wiecie co jeszcze fajnego, że tutaj są opowiadania, więc to nie jest taka książka, która nas zobowiązuje, że ktoś sobie pomyśli, kurczę, tu jest, nie wiem, prawie 300 stron, tak? Prawie 400, 381, kiedy ja to przeczytam? No przeczytasz to, bo tutaj są właśnie opowiadania, więc nie musisz się, wiecie, uzbrajać w jakąś wielką cierpliwość i dużą ilość czasu, bo tutaj są opowiadania, więc wystarczy, że co któryś dzień przeczytasz sobie jakieś opowiadanie, możesz się rozłożyć na kilka dni czy na jeden wieczór i już poczujesz jakby całą esencję z tej powieści, także zachęcam Was, niech ta książka zamknie trójkę tygodnia. Zawsze te filmy staram się, żeby były takie skondensowane, dosyć krótkie, żeby te informacje też nie były takie, wiecie, przygniatające dla Was. Także żegnam się już z Wami. Ta kawa pojawi się pewnie w holu, który będzie w weekend na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się go złożyć. No a reszta rzeczy to będzie podlinkowana pod spodem, jeżeli tylko znajdę. Mam nadzieję, że znajdę do wszystkiego linki. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!